Tak, jesteśmy dzisiaj na siłowni Zdrofit w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej. Dziękujemy bardzo za gościnę. Ja mam na imię Eryk i dzisiaj będę Wam pokazywał parę sposobów, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, które pomogą Wam w skakaniu, w przygotowaniu do treningu siłowego. Także czekajcie na to, my na razie wchodzimy, lecimy zostawić rzeczy i będziemy trenować. Podstawy treningu siłowego skupionego na trikingu. Przede wszystkim pierwszym elementem dla mnie każdego treningu, czy jestem na siłowni, czy jestem na sali, czy jestem na grasie, zawsze będzie to, że zaczynam sobie od paru minut cardio, żeby podbić sobie trochę tętno, przygotować całe ciało do wysiłku, a następnie robię sobie rolowanie. Roluję całe nogi, roluję sobie dół pleców, roluję górę pleców, roluję najszerszy grzbietu. Poszczególne techniki rolowania omówimy sobie w osobnym odcinku. Podstawową zasada jest taka, że staramy się być jak najbardziej luźni, kiedy się rolujemy. Wykonujemy sobie po mniej więcej 16-20 powtórzeń na każdą partię mięśni, czyli na przykład 16-20 przejazdów po łydce, po udzie, po grupie przywodzicieli. Tutaj z zewnątrz uda rolujemy, możemy przerolować też pośladki, właśnie plecy i wtedy jesteśmy dobrze przygotowani do wysiłku i możemy zacząć kolejną część, czyli dosyć szybką mobilizację. Ja zawsze wykonuję sobie parę ćwiczeń zupełnie bez żadnego ciężaru. Wykonuję przysiady pasywne, które będę Wam zaraz pokazywał. Wykonuję mobilizację stawu skokowego i kolan bioder. Tak, żeby po prostu być dobrze przygotowanym do wszystkich ćwiczeń, które będziemy sobie dzisiaj robić i omawiać. Zaczynamy od ćwiczeń na dół w odpowiedniej kolejności. Przechodzimy przez przysiad, mostki biodrowe, martwy ciąg do podciągnięć i pompek na poręcze. To pierwsza rzecz, od której sobie zaczynamy. Jak już jesteśmy po rolowaniu, jesteśmy w miarę przygotowani do całości wysiłku, to zaczynamy sobie od krótkiej mobilizacji. Zakładamy sobie gumę oporową, możemy ją założyć albo właśnie na słupek przy stojaku, na drabinki, cokolwiek takiego. Kiedy ją zawiążemy, zakładamy ją na poziomie kostki, wychodzimy nogą do przodu. Tutaj staramy się trzymać kąt prosty nad nogą, kolano drugiej nogi z tyłu jest pod biodrem. Wychylamy się do przodu i napieramy delikatnie kolanem w stronę palców, nie odrywając pięty od ziemi. Po prostu mobilizujemy możliwość naszego stawu skokowego, zwiększamy to zgięcie podeszwowe, które bardzo nam się przyda, kiedy będziemy wykonywać dzisiaj przysiady. Wykonujemy sobie to ćwiczenie na obie nogi, mniej więcej po 5 razy przytrzymujemy przez chwilę tę pozycję, maksymalnie 1-2 sekundy. Następnie obracamy się, kiedy guma oporuje nam do wewnątrz, wykonujemy to samo. Skupiamy się na tym, żeby kolano cały czas szło na linię palców, nie uciekało tu do boku, ani nie uciekało do wewnątrz. Będziemy wykonywać to 360 stopni dookoła, kiedy mamy gumę z jednego boku, z przodu, z tyłu i z drugiego boku. Robimy to na obie nogi i to pierwsza rzecz, która nam się przyda. Drugą mobilizacją, którą będziemy sobie wykonywać, będzie lekka aktywizacja bioder. Będziemy zakładać sobie gumę na biodra i wykonywać tę samą pozycję z tą subtelną różnicą, że kiedy założymy tu gumę, zejdziemy sobie do klęku na jednej nodze. Zamiast wychodzić bardzo mocno kolanem do przodu, skupiać się na zgięciu podeszwowym, będziemy starali się napierać biodrem pod lekkim kątem w stronę ziemi. Tutaj. Tak, żebyśmy poczuli, jak ten mięsień tutaj nam się rozciąga i zaczyna dobrze pracować. Istotną rzeczą tutaj jest to, żeby trzymać tułów cały czas prosty, stabilny, mocno napięty brzuch. Ani nie wyginamy kręgosłupa, ani na maksa nie pochylamy się do przodu. Staramy się biodrami oporować w stronę ziemi. Tak samo wykonujemy sobie to na jedną, na drugą nogę, ale już tylko z jednej strony. Dosłownie kilka powtórzeń. Przed samym ćwiczeniem dodatkowo możemy się trochę rozciągnąć. Oczywiście, jeżeli wykonujemy rozciąganie tylko i wyłącznie dynamiczne, bo jak pokazują badania, rozciąganie statyczne
negatywnie wpływa na nasze wyniki, zarówno siłowe, jak i w sportach biegowych, jakiekolwiek. Mięśnie nie są wtedy dobrze przygotowane do ruchu. Teraz tak, będziemy przechodzić sobie do pierwszego ćwiczenia w naszym programie.